Witajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać tak na krótko, jak wyglądają prace nad domowym centrum SPA. Zapraszam. Ok, zobaczcie, dysze już są. To są dysze powietrzne, jeszcze brakuje dyszy zasilających wodę, tak zwanego hydromasażu. Brakuje też jeszcze, czekam aż doślą do sprzedawców i będzie można zamówić dyszę odwodniającą jedną na samym dole, musi być tam zainstalowana. Co tutaj jeszcze brakuje? Aha, zasilanie w ciepłą wodę. Zasilanie będzie tutaj na stopniach. Wlot ciepłej wody, zimna będzie pobierana z dołu. No tak to wyszło. Pokażę Wam zaraz, jak tutaj będę to dalej rozwiązywał, co będę tutaj dalej robił. Postawiłem to troszeczkę wyżej niż teraz, jak widzicie tutaj. Jest to zagłębione w ziemi, także trzeba było wykopać tutaj troszeczkę, tu gdzie jest ta niecka, w tym miejscu. Jest to postawione, zobaczcie, na takich bloczkach betonowych. Tutaj są, możecie je widzieć. Jak to się mówi, listwy nie, tylko deski tarasowe kupiłem w Castoramie. 34 zł chyba kosztuje sztuka. W Mrówce, wyobraźcie sobie, też są deski tarasowe, ale 78 zł sztuka, także uważajcie na ceny, bo są naprawdę bardzo, bardzo różne. Tak samo wąż, który tutaj zasila te dysze, on jest taki przeźroczysty. Byłem patrzeć w Mrówce, kosztował 5,99. Patrzyłem tutaj na jednym ze znanych portali. Okazało się, że złoty 40, także bardzo jest duża rozbieżność w cenie. Także jest to postawione na takich tutaj bloczkach, jak widzicie. Tam jest, już tego nie widać, ale jest tam wykopana taka dość spora dziura, takie zagłębienie. Oczywiście niecka nie dotyka gleby, jest oczywiście próżnia, tam jeszcze będzie, później jak wszystko popodłączam, będzie to jeszcze prawdopodobnie opiankuje to. Tutaj puścimy pod spodem, założymy pompy powietrzne i pompę do hydromasażu, a tutaj pod tymi kamieniami i tutaj dalej do kotłowni przebije się z ogrzewaniem. Zaraz Wam pokażę w kotłowni, gdzie będzie ogrzewanie. Ok, zobaczcie, tutaj sobie wejdziemy zasilaniem tu w to miejsce i będziemy się podłączać na linii zasilającej. Ominę już bufor, nie będę przez bufor grzał, bo wydaje mi się, że to by było troszeczkę bez sensu, aczkolwiek dla pompy ciepła by było to fajniejsze, no bo by był zapewniony ten przepływ minimalny. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie sprawowało, jeżeli nie, no to w każdej chwili mogę to odczepić w inne miejsce wpiąć. Także tu będzie zasilanie, tu będzie powrót. Ja już to wykonałem wcześniej, bo tutaj się wpinałem z modułem chłodzenia, ale okazało się, że troszeczkę inaczej pompa ciepła działa. W momencie grzania ciepłej wody nie przełącza mi tego zaworu, także na ostatnim dobiegu, jak już przestaje grzać, wypuszcza tędy ciepłą wodę. Jak ten zawór jest zamknięty, no to się tutaj robi niezły miszmasz. Także tutaj damy wymiennik basenowy jeszcze tutaj na ziemi. Postawimy go na... przytwierdzimy go tutaj do posadzki. Tak, żeby mniej więcej tutaj było na poziomie tej niecki basenowej pod lustrem wody. Oczywiście tam Wam jeszcze nie mówiłem, pompa powietrzna musi być powyżej lustra wody zamontowana. Tutaj jest potrzebny jeszcze siłownik, no i taki jeszcze, tak jak tam widzicie, taka puszka przyłączeniowa, to się nazywa zestaw EA
1, także to tutaj sobie podepniemy pod pompę ciepła i on będzie sterował właśnie tym zaworem trójdrożnym, pompą obiegową, tą drugą już za wymiennikiem do Doniecki jacuzzi. No tak to będzie rozwiązane. Jakby ktoś pytał, jakie są koszty, bo tym razem policzyłem sobie wszystko, finalnie koszt wszystkiego to jest 7600 zł. Tak mniej więcej to wychodzi cenowo. Także tutaj się wepniemy, żeby była ciepła woda, żeby można było do późnej jesieni korzystać z tej jacuzzi. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Jeżeli tutaj ten odbiór wody będzie zbyt mały, no to pomyślę o puszczeniu tej instalacji przez bufor, który jest u góry. Ale jeżeli będzie wszystko ok, pompa nie będzie mi taktować, no to to zostawimy tak, jak jest. Oczekujcie kolejnych filmów. Niebawem się pojawię, jak wykonam kolejne prace. Tutaj czekam właśnie teraz, tak jak wam mówiłem, na dysze, pompy. Tych materiałów na razie brakuje na rynku, ale wiem od sprzedawców, że za 2 tygodnie będą dostawy, także będzie można kontynuować pracę. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.